Hej, cześć, witajcie z tej strony Ziko i witam was w kolejnym odcinku niepoprawnej politycznej kariery. Odcinki jak zawsze są nieregularnie, ale chyba zdążyliście już się do tego przyzwyczaić. Jedziemy z pierwszym meczem w europejskim pucharze narodów. Wybieramy stronę i zaczynamy pierwszy mecz. Atakowy zaczął mój przeciwnik. Podanie do Hetemaya. Ten schodzi do środka wuje, jednak nic z tego nie wyszło. 402 minuta. Miękkie dośrodkowanie rzutu wolnego, przyjęcie piłki, podanie, strzał z pierwszej piłki i przegrywamy już 0-1. Nie zapowiadało się to ciekawe, jednak udało się przeprowadzić jednoskładną akcję. Gamis podaje do Kabeli i mamy bramkę. Pomógł przy tym wszystkim jeszcze obrońca, nakierowując piłkę pod samą nogę Kabeli, który uderzył sobie z woleja, nie zostawiając bramkarzowi żadnych szans do obrony. Pod koniec meczu Verona miała jeszcze swoją ostatnią sytuację. No, zostaliśmy rozklepani jak dzieci, ale nic z tego nie wyszło, ponieważ był spalony. Niemniej jednak świetna postawa Palego. Ta akcja jest kwintesencją całego meczu. Za każdym razem brakowało tego jedynego ostatniego podania. No trudno, może następnym razem. Dostaliśmy ofertę sprzedaży Dori do Bolonii, jednak po dłuższym zastanowieniu stwierdziłem, że jednak nie. Nie jest to Francuz, jednak jest młody, jest filarem defensywy i może nam się przydać w przyszłości. Będziemy mogli go drożej sprzedać. Następny mecz zaczęliśmy serią strzałów na bramkę rywala, jednak jak widzicie nie były one zbyt skuteczne. Druga połowa, Tauwin do Alessandriniego, ten ściąga na siebie obrońców, fantastyczne podanie piętką, Tauwin strzela, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Drugi mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Już wtedy wiedziałem, że pora na pierwsze transfery. Szybki trening i bierzemy się za szukanie napastnika. Jasmin Benzia to bardzo obiecujący napastnik, ma 21 lat, 73 overalla i jest Francuzem. Białym Francuzem, co spełnia nasze wymagania, postaramy się złożyć ofertę za 5 milionów i zobaczymy, jaką dostaniemy odpowiedź. Ostatni mecz w grupie rozgrywamy z Hanowerem. Lecimy z pierwszą akcją. Gomis do Alessandriniego. Ten biegnie, ściąga na siebie obrońców, jest już pod polem karnym, jednak strzela i... sami widzicie. Następna akcja. Kabela robi ruletkę. Jest strzał. Kolejna nieudana akcja. Jest wykop. Udało się odzyskać piłkę. Diara. Diara do Kabeli. Vancour. Kabela i gol! Kabela rośnie nam tutaj na prawdziwego lidera defensywy. Piękna akcja. Nieudany rzut rożny. Diara strzela, ależ gol! Cudowne okienko lasa Diary. Francuz postanowi pożegnać się z klubem, strzelając świetną bramkę. On już wie, że w drużynie nie ma dla niego miejsca. Powoli wyczekuje ofert innych klubów. W trzecim meczu pan Janusz Trat zalicza swoje pierwsze zwycięstwo w klubie Olympique de Marseille. Bilans 1-1-1. Nie ma fajerwerków, ale pamiętajmy, że pan Janusz Trat dopiero buduje swoją drużynę. Musimy być dobrej myśli i poczekać na pierwsze transfery. W tym odcinku to byłoby już na tyle. Odcinki będą się pojawiać bardzo nieregularnie. Nie oczekujcie cudów, ale będę się starał. To już wszystko. Żegnam się z wami. Na razie.